Czarne chmury nad Pekinem i padający od rana deszcz zapowiadały problemy tenisistów. Olimpijski debiut Marty Domachowskiej rozpoczął się od ponad dwugodzinnego falstartu. Obie miałyśmy tak samo i tak to jest w tenisie, że takie były dzisiaj warunki pogodowe, więc no nie mogę na to narzekać, ale myślę, że to większego wpływu nie miało. Na pewno nie dla Cwietany Pieronkowej. Bułgarka rozpoczęła jak burza, szybko prowadziła 3-0. Polka walczyła, ale liczne błędy nie pozwoliły odrobić strat. Przy stanie 2-5 Domachowska jeszcze obroniła dwie piłki setowe, ale w kolejnym gemie Bułgarka wykorzystała pierwszą okazję do zakończenia seta 6-3. Myślę, że to głównie jest wszystko kwestią koncentracji i tym, że jak zagram parę piłek lepiej, to później ucieka mi ta koncentracja i popełniam parę prostych błędów, no i wtedy zaczyna brakować mi cierpliwości, bo się szybko dość irytuje. Nie pomogły ani doping, ani podpowiedzi skromnej polskiej tenisowej grupy, ojca Agnieszki Radwańskiej i naszych deblistów Mariusza Firstenberga i Marcina Matkowskiego. Pieronkowa nie grała porywająco, ale Polka myliła się na potęgę. Nie funkcjonowały forehand i backhand, zawodził serwis. Po kilkunastu minutach było 1-5. Przyznaję się szczerze, że nie lubię z nią grać i nie bardzo mi pasuje jako przeciwniczka. Zwłaszcza dlatego, że no myślę, że obie się znamy naprawdę dobrze i teoretycznie ja też wiem, jak powinnam grać przeciwko niej, ale ona gra mi tak, że po prostu nie daje mi możliwości, żebym mogła przejąć inicjatywę i grać swoją grę, bo mimo, że normalnie jest zawodniczką, która stara się atakować, wydaje mi się, że ze mną stara się właśnie grać takie piłki bardziej, z których mi jest po prostu ciężej uderzyć. Gdy wydawało się, że klęska jest nieunikniona, Polka zaczęła grać jak z nut. Potężnymi uderzeniami bombardowała rywalkę, trafiała w linię, zaserwowała nawet asa. I nagle, gdy wydawało się, że set można uratować, ponownie straciła rytm i koncentrację. Po chwili prawie bez walki przegrała gema i mecz 3-6-4-6. Na pewno jestem rozczarowana z dzisiejszej, może nie z dzisiejszej gry, ale z wyniku meczu. Miałam dzisiaj szansę, ale kiedy tylko zaczynał się moment, w którym mogłam wyjść na prowadzenie, kiedy mogłam ją przełamać, wtedy pojawiały się proste błędy z mojej strony. Przed Martą Domachowską jeszcze gra podwójna w parze z Agnieszką Radwańską, na początek rozstawione z szóstką ukraińskie siostry Aliona i Katerina Bondarienko. Są bardzo zgrane i na treningach grało nam się z Agnieszką dobrze, więc mam nadzieję, że zagramy dobry mecz. W grze podwójnej czy w singlu Agnieszka Radwańska mamy wciąż trzy szanse na pierwszy w historii zwycięski mecz polskiego tenisisty w Igrzyskach Olimpijskich.